Także proszę Państwa, jasne, jasne, że tutaj jest kino Femina, ale tak naprawdę tego nie ma, no bo autobus 520 jedzie, no wiezie tych dupków, jasne, tak niektórzy mówią, jasne, albo się rozpędzając, niektórzy mówią, co? Albo no różne takie rzeczy, takie slogany wypowiadają, dając do zrozumienia, że są albo najmądrzejsi, albo najwartościowsi, to już jednego takiego mamy, co będzie, proszę Państwa, ekwitowany. Tutaj mamy sądy warszawskie, sądzą, że brak. Powiem się szczerze, że jak byłam kiedyś tam w Ameryce, Białystok, czyli 185 km stąd, no to sądzili tego Henryka tutaj spod Warszawy, z Wołomina, który się nazywa, no Henryk, no sądzili tego dziada, mówili, że taką miał ksywę, no. No to nie można było tam przejść przez Kłodowską, Curie. A tutaj, wiecie Państwo, jest akurat Solidarności, czy Jana Pawła Poprzek, no bo tu Warszawa jest katolicka. No i niech Państwo sobie tutaj pomedytują koło tego kina Femina. Rzeczywiście kino Femina, ale jego praktycznie nie ma, bo kino nie działa. I już ono, to kino nie istnieje, to więc tak jak oni zmieniają tramwaj co sekundę, numer autobusu co sekundę, rozkład, rozpiskę, trasę jazdy, no to po co mówią kino Femina, prawda? Femine, po co to robić? Także proszę Państwa, zawracanie gitary. Tutaj proszę Państwa, za tym kościółkiem z autobus przejeżdża, to jest ulica z tyłu Karmelicka. Ten kościółek to właśnie był przesuwany 60 metrów, bo był bardziej w głąb, proszę Państwa, podwórka, ale wysunięto go tutaj do ulicy. Także coś się działo. A za tym kościółkiem właśnie jest ulica Karmelicka, która po prostu prowadzi tam do Muzeum Getta Warszawskiego. No bo gdybyście Państwo byli w Anglo-Ameryce Białystok, to Żydów byście nie mieli, a mielibyście prawosławnych. Nie mielibyście ulicy Jana Pawła, a mielibyście Kłodowską Curie. Także tutaj, proszę Państwa, ten naród, który wyżej strach niż dupę ma, on nie pamięta, że to rzeczywiście ten kościół był przesuwany, ale katoliczki moherowe pamiętają. Radio to KFM Eurokuncita Extra. Radio to KFM Eurokuncita Extra. Radio to KFM Eurokuncita Extra. Także proszę Państwa, ulica tu w Warszawie, Solidarności, Jana Pawła, Ostrobramska. No to jak Państwo tutaj wsiądą 520, to przecież Państwo prosto dojadą na ulicę Ostrobramską. Także wszystko to koło papieża. No i teraz, proszę Państwa, jak się okazało, że te wielkie religie, te wielkie sekty są złe, no to różne rzeczy wprowadzają w Sejmie, nie licząc się z tymi religiami, no ale trwa wojna, bo to wiecie Państwo, ksiądz Rydzyk w nocy beczy, no i chciałby rządzić na samym środku beczy, a tu nic. Także ksiądz Rydzyk, proszę Państwa, beczy, a tutaj, proszę Państwa, jest źle. Czyli, że proszę Państwa, ulica Solidarności. Jak chcecie Państwo szlakiem Żydów polskich pospacerować, no to przez ten kościół, za tym kościołem i prosto do Muzeum Getta Warszawskiego, tam nawet w poniedziałki to jest i za darmo. No tutaj na trasie, gdzie tramwaj chodzi, ulica Solidarności, bo przecież Państwo wiedzą, gdzie jest, tutaj niedaleko też jest i ulica, i teatr, kamienica Kamińskiego, proszę Państwa. Solidarności, proszę Państwa, 105 na przykład mamy, prawda? To co tu jest? Księgarnia historyczna, archeologia, historia, etnologia, czyli że ciekawe. No a teraz już jedziemy, proszę Państwa, do muzeum, to znaczy może raczej do galerii Ney Art Gallery, spokojna 7x2 w Warszawie, także zapraszamy. No dzisiaj już słyszałam różne różności, cudaczności, jako że od programu, że ja natarłem, to system nie ma tych mormonów, nie ma prawosławnych, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, są tylko co,
pytają się co, 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 a się nigdy nie dowiedzą z Biblii, bo tak naprawdę okazuje się, że Biblia ich nie interesuje, tak samo jak i Mareczek mówi. Tak, 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 ja ci, Jaśku, za to mieszkanie spłacę, zapłacę. A potem przy pierwszej lepszej takiej strzelce wiedział, że nie chce go znać. No to po prostu i tak nie ma tych pieniędzy, to wiadomo, Warszawa jest biedna. No, także widzicie Państwo. System kłamcy w szerokiej drogi. Także proszę Państwa, żeby byli prawosławni, byłoby słychać Gospodź i pomiłuj. A tak jak ktoś podadzą w radiu Gospodź i pomiłuj, to ludzie nie wiedzą, co to jest. Presja daje Bogorodzie w tych kocinach. Ludzie nie wiedzą, co to jest. Także proszę Państwa, jedźmy już do Neyortgowy. Także proszę Państwa, system papieski w szerokiej drogi, a katolicka Polska, a co? No, żebraków katolickich. Tak jak, proszę Państwa, w tym sądzie tutaj bardzo wiele tych żebraków sądzą. No bo dzisiaj, tak jak mówię, że na Koszykowej 28, tam gdzieś w hostele, tam i chodził facet, jakiś pewnie bezdomny, mamrotał i mówi, co, 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 masoneria. Potem mówi, chujczyk. Mówi, a skąd on taki bogaty? A bo to złodziej. Myślałem, że ten facet tam na Koszykowej 28 z kimś rozmawia, a to on po prostu tak komentował, a że to złodziej, a że to złodziej. A ja sobie tak myślę i tak mówię tutaj teraz w Radiu Tok FM Euro Conchita Extra, że wiecie Państwo, ten kto ma tak dużo, ten kto ma pieniędzy, to może być jeszcze i żebrakiem, nie tylko złodziejem. No bo jak na wnuczka idzie, działa, robi, albo w inny sposób wycygania, wyżebruje od ludzi pieniędzy, no to wcale nie musi być złodziejem, proszę Państwa. Może być też i żebrakiem. Także ci ministranci, te chłopaki w tych systemach papieskich, proszę Państwa, którzy się dorabiają tej fortuny, pieniędzy, są tutaj sądzeni, oszuści wszelcy, są sądzeni i tam żebraczkę, tak się oglądała ta żebraczka, oczy jak 5 złotych i te, po prostu mówi się, że u faceta to są jaja jak żołędzie, proszę Państwa. No, także proszę Państwa. A ja momentalnie, proszę Państwa, reaguję, no bo żebraczka szuka czegoś. I te żebraczki wyżebrujące pieniądze są sądzone tutaj w sądzie, no sądzie. Jaki to numer? Czy wiesz? O papieża waszego Polaczki chodzi. Zapraszamy na mszę żebracy katolicy Polacy do mszalnej chodzonej tam. Także wiecie Państwo, tam rzeczywiście w Anglo-Ameryce Białystok, naprzeciwko centralu, tam gdzie, no, ten Podlasie dojedziesz, tam gdzie, proszę Państwa, niedaleko byłego domu partii, ale tam gdzie jest były dom partii, to proszę Państwa, nie ma żadnego domu partii, tak jak tutaj w Warszawie, Rondo de Gaulle, bo tam jest, proszę Państwa, Uniwersytet Podlaski, no przynajmniej coś dla ludzi, coś dla dobra. No, nawet proszę Państwa, te cygany to nie wiedzą, że tam takie książki wydaje. Widziałam książkę taką profesor Zaniewskiej, Suzanny Zaniewskiej, proszę Państwa, która rozpisywała się o mniejszościach. Czyli rozpisywała się o wszelkich cyganach. To tutaj w tym systemie cyganoży do dziadogadów, a jest tego w systemie starego papieża, starego tramwaju, starej Europy, starej katolickiej Polski, a aż no 2,5 miliona. Proszę Państwa, rzeczywiście tutaj w Warszawie to sąd ma co robić. Tylko, że widzicie Państwo, tak jak tam tego Henryka, tak jak mówię, tego dziada sądzono z Wołomina, tak tutaj sądzą tych żebraków. Także o co chodzi, że ich jest aż tyle? O co chodzi? Że w tym systemie papieskim Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Kręckiej. O co chodzi? Kaszle, beczka, prosiak się ogląda, ale jak on zobaczy, że ktoś po prostu inwigiluje, jak ktoś się zobaczy, że ktoś komentuje, czy to dobrze, czy to źle, to on wtedy trzyma się za nos, bo on wtedy się wstydzi. Ale ponieważ Polak mądro podchodzi, no to jest to ciut za późno. Trzeba było wcześniej myśleć, co się robi. Także proszę Państwa, no jeszcze tutaj gruba beczka, tu się poprawia. Proszę Państwa, ale jaki prosiak, jaki czereśniak. No i... No widzicie Państwo, no jak robi locha, jak robi locha. Także chodźmy do...
sądów warszawskich, ale tylko na kawałeczek, bo już jadę do Ney Art Gallery, proszę Państwa, do Ney Art Gallery. Czyli, że proszę Państwa, strasznie dużo tych żebraków tutaj musi być. No bo skoro nawet cyganka przy uniwersamie na Pracy Południe, proszę Państwa, żebrze papierosów dwóch, to ona albo kpi sobie tych żebraków, ale poszczególnych, licznych, stadnych, albo co. Natomiast, no to są takie wyłomy, proszę Państwa, z tej cywilizacji. I można tu przejść, bo proszę Państwa, to się puści. Urazie, to kafem euro kończy ta ekstra. Także wy na te papierze, proszę Państwa, naród katolicki, żebraków kopcących. Także no, także widzicie Państwo, zanim dojedziemy do Ney Art Gallery na spokojną, także żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. Sprawiedliwość jest obstoją. No właśnie. Sprawiedliwość jest odpowiedź. No. Także widzicie Państwo, sądy warszawskie. Jesteśmy na Mazowszu, oczywiście na Wisłą, w katolickiej Polsce, a i tutaj strasznie tych żebraków sądzą. No. No bo mówi facet, och kulczyk, dlaczego on jest taki bogaty? No bo on krasnie. Ale widzicie Państwo, przecież można też i żebrać, co zresztą oni robią. Sąd okręgowy w Warszawie, wejście trzecie. I dzisiaj już któryś raz słyszałam cyfrę, wejście trzecie, proszę Państwa. Tu i tam radio nadaje Tok FM Euro Concita Extra. Tok FM Euro Concita Extra. I Państwo zobaczą, coś znowu mamy, jakiś prorok. W tym gmachu w pierwszych dniach sierpnia 1944 sformowano powstańcze zgrupowanie Armii Krajowej Leśnik, walczące na Woli, które w dniu 7 sierpnia wyruszyło stąd na dalszy szlak bojowy Muranowa Starego Miasta, Staromiej, Czerniakowa, tak, Śródmieścia i Czerniakowa. W 50. rocznicę powstania warszawskiego. Także widzicie Państwo, tutaj przy samym sądzie w Warszawie, w katolickiej Polsce, a gdzie nie ma ani jednej osoby prawosławnej, ani jednej mormonki, ani jednego ewangelika. I dzisiaj też popędziłam tego Roszkowskiego do czytania Pisma Świętego. Polaczka, katoliczka, proszę Państwa, który zamiast chodzić częściej na te swoje msze, a to na placu Szwantyka, a to do świętej Anny. Jak on mówił, że w Czekolubnie Zygmunta, a nad trasą WZ, tam gdzie ta dziaduszka dzisiaj poleciała, którą spotkałam w tramwaju, ona udaje, że ona nie wie, gdzie jest w Lucity, że gdzieś na Woli. Ja mówię, dobrze, że w Lucity tak udają, wiecie Państwo, że są jakby nie stąd, że są ze Szwecji, że są gośćmi. Gościem to ja mogę być, czy że może być Lasota. To gdzie babo, jeżeli jesteś gościem, gdzie babo byś pojechała? No bo Lasota pojechała jako Litwinka do Szwecji i ona nic nie kłamała. Ta Lasota, Alina Lasota, ona nic nie oszukiwała. Tak jak z Litwy była, tak i na Litwę pojechała. Także proszę Państwa, tu jesteśmy w obrębie kina Femina. Oni po prostu kłamią. Ja uważam, że jeżeli nie ma kina Femina, to nie ma co gadać. Czyli, że proszę Państwa, radio to KFM Euro Końcica Ekstra. Radio to KFM Euro Końcica Ekstra. To KFM Euro Końcica Ekstra. To KFM Euro Końcica.